1953 roku Krystyna Barbacka przekazała do muzeum w Nowym Sączu pamiątki po rodzicach, Helenie i Włodzimierzu Kodrębskich. Obecnie prezentowane są one na wystawie stałej w ratuszu miasteczka galicyjskiego, oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Włodzimierz Kodrębski Herboporaj urodził się 17 grudnia 1864 roku w Nowym Sączu. Był majorem cesarskiej i królewskiej armii w 2 pułku ułanów imienia księcia Filipa Karola Schwarzenberga. W czasie służby wojskowej Kodrębski wiele podróżował, a ze względu na swoje pochodzenie obcował z najznamienitszymi rodami szlacheckimi monarchii austro-węgierskiej. Od 1899 roku żonaty z Heleną Forrest. 4 lata później państwo Kodrębscy zakupili dwór z majątkiem w Kąśnej Dolnej, którego właścicielami byli przez kolejnych 9 lat. W tym czasie Włodzimierz Kodrębski otrzymał patent na wydobycie ropy naftowej. W latach 20. jako emerytowany pułkownik kawalerii w stanie spoczynku mieszkał w Nowym Sączu. Podczas II wojny światowej został uznany za zaginionego. Według relacji zmarł 7 grudnia 1943 roku w miejscowości Sosnowka w obwodzie archangelskim w ZSRR. Wśród pamiątek po pułkowniku Kodrębskim, które są w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, są m.in. czapki 2 pułku ułanów i liczne odznaczenia. Ciemnozielone fibrowe czapki z charakterystycznym puklem końskiego włosia oraz bogato zdobionym cesarskim i królewskim orłem z numerem pułkowym nosili na głowach ułani 2 pułku imienia księcia Filipa Karola Schwarzenberga, stacjonującego w Tarnowie od 1884 roku. Oficerowie za zasługi poniesione na polach bitewnych posiadali przywilej przypinania do czapki srebrnego łańcuszka z 3 lwimi główkami. Świętem 2 pułku ułanów była rocznica bitwy pod Aspern, która miała miejsce 21 maja 1809 roku. Warto wspomnieć, że podporucznik Włodzimierz Kodrębski jako wyróżniający się oficer brał udział w obchodach stulecia powstania 2 pułku ułanów, gdzie prezentował się na koniu Mitzi.